Papilaria. Podcast kryminalny. Jedną z tych tragedii greckiej, która mnie zawsze odstręczała, był element fatum. Nie uciekniesz przed tym, co ci jest pisane. O wiele bardziej wolałam już tragedie szekspirowskie. Nie ma tu spiżu wybranych, którzy dokonują zero-jedynkowych wyborów. Szekspir jest jak pralka, w której kłębi się każda materia. Tak król, jak i żebrak. Nurty emocji... Spływają niepostrzeżenie przesączając daną materię, by następnie poddać się zawirowaniom burz. Po takim cyklu materia, jeśli z niego w ogóle wychodzi, to już w zupełnie innej postaci. Bo nawet jeśli decyduje się na zło, to też się czegoś uczy. No właśnie, szekspirowski katarzis nie ogranicza się jak u Greków do dwóch emocji. Współczucia dla ofiary oraz lęku, jakiego doświadczam, rozpoznając w kacie nikogo innego jak siebie. U Szekspira, katarzis to przede wszystkim rozpoznanie, czym skutkują nasze wybory. Bo bohater szekspirowski ma możliwość dokonania wyboru między dobrem a złem. Nie ma tu fatum. W tym sensie coś jednak zależy od nas. Nie od ślepego losu. A jednak Grecy nie mylili się. Istnieje coś takiego jak ślepy los. Co więcej, jest to do pogodzenia z Szekspirem. Można wiedzieć, co jest dobre, a co złe, a jednak pozostawać ślepym i w momencie próby dokonać fatalnego wyboru. Bo tego momentu nie będziemy widzieć jako moment próby. Tylko jako miraż. Kto się daje nabierać na miraże? Ten, kto nie zaznał normalności. I o tym właśnie jest dzisiejsza historia. O osobach, które wiedząc co dobre, a co złe, nie zaznawszy jednak normalności, skazują się w swoich wyborach na ślepy los. Nie osiągną niczego i stracą wszystko, co miały. Dodajmy jednak od razu, że w tej historii jest też katarzis, prawdziwa przemiana serca. Miejsce akcji to jednak ani grecki olimp, ani elżbietański dwór. Choć chrzanów, senne miasto, jak określają je niektórzy dziennikarze, prawa miejskie otrzymał jeszcze w wieku XIV, czyli w epoce przedelżbietańskiej. Nie dajcie się jednak zwieść sennym miastom. Bo takie potrafią być najbardziej zaskakujące. Jak to ktoś kiedyś powiedział o jeziorach: Kocham na nie patrzeć, ale nigdy w nich pływać, bo nigdy nie wiesz, ile trupów skrywają pod sobą te pozornie nudne, jednostajne wody. Weronika K przychodzi na świat w Walentynki, 14 lutego 1968 roku. Ta data jest jednak myląca. Życie naszej bohaterki nie będzie upływać pod znakiem Amora. Weronika jest jedyną córką swoich rodziców, kochającej mamy i przystojnego taty, który jest kierownikiem państwowego zakładu drzewnego. Okazuje się jednak, że być kierownikiem czegokolwiek w Polsce PRL-u oznaczało pozycję tyleż uprzywilejowaną, co ryzykowną. Jako zarządzający materiałem drzewnym, czyli opałowym i budowlanym, zakład jej ojca był adresem nie tylko bardzo uczęszczanym, ale nawet skrzyżowaniem dróg dla bardzo różnych osób: od robotników przez księdza proboszcza po policjanta. A wszystkie te osoby potrafiły docenić usługi zakładu. Jak wyrażało się wdzięczność w tamtych czasach? Zgadliście. Głównie alkoholem. Każdy odwdzięcza się więc flaszką, tym bardziej, że można ją przecież opróżnić do spółki. I tak z czasem właściciel dobrze prosperującego zakładu staje się niemalże patronem Meliny, a ojciec rodziny, z którego dziecko było dumne, furiatem. Przez którego rodzina nie będzie już znała dnia ani godziny. Mała Weronika zaczyna coraz częściej padać ofiarą ataków lękowych, które przejdą potem w ataki padaczki. Dziecku, a potem podlotkowi, mało co pomaga. Tym bardziej, że niestety ale nikt z klientów jej ojca nie odwdzięcza mu się ani dobrym adresem lekarskim, ani lekami zagranicznymi. Bo wtedy tylko takie de facto były ewentualnie pomocne. Trudno zresztą mieć o brak może jakiejś pomocy, pretensje do kogokolwiek, dlatego że Weronika wzrastała po prostu w środowisku dysfunkcyjnym, dlatego że po pierwsze, no, cały system w Polsce był wtedy patologiczny, a po drugie cechą charakterystyczną rodzin. W których dokonuje się przemoc, jest to, że ani postronni, którzy to widzą, nie chcą się wtrącać, ani też sami zainteresowani nie chcą, żeby się wtrącano. Weronika też nikomu się nie zwierza. Nie ma przyjaciółek ani w szkole, ani poza nią. A jej codzienną zgadywanką nie było: kocha, lubi, szanuje tylko trzeźwy, nietrzeźwy, awantura czy spokój, a tak padaczki czy wieczór z książką. Bo książki to najlepszy przyjaciel osamotnionych dzieci. Dziewczynka pochłania je tonami. Jednak natura nie lubi próżni i w liceum wybledzone, szczapowate dziewczę odnajduje pokrewną duszę. Podobną do niej Joasie. Która nie jest, nie bryluje w towarzystwie. Jest w swojej rodzinie, jak Weronika, bardzo osamotniona. Mama obumarła ją w wieku lat 40, a tata jest właściwie nieobecny. Brat żyje swoim własnym życiem. Dom Joasi jest więc otwarty. Jak się później okaże, na przestrzał. Póki co jednak stanowi wspaniałą metę dla Weroniki, to wymarzone refugium. Ojciec Joasi często nie wraca nawet na noc, a kiedy to robi, robi to cicho. Jego powroty nie przyprawiają dziewczyny o palpitacje serca. Dziewczynki zyskują w sobie nawzajem siostry i stają się z czasem nierozłączne. Ojciec Joasi od początku łaskawym okiem spoglądał na zażyłość dziewczynek. Z pewnością cieszyło go, że córka zyskała powiernicę. I z pewnością uciszyło to też jego wyrzuty sumienia, związane z pozostawieniem dzieci samym sobie. Antoni Klus jest dzieckiem wojny. Urodził się 12 maja 1940 roku w Wieluniu. Po ukończeniu studiów prawniczych w Krakowie, po ślubie Zofię, i małżeństwo przeprowadza się do oddalonego o 30 km chszanowa. Wkrótce na świat przychodzi dwoje jego dzieci: syn i córka. Zajmuje się nimi jednak głównie matka, bo ojciec oddaje się pracy i konspiracji. Będzie działał w Solidarności, a potem w latach 90. pełnić będzie funkcję radnego. Stając się tym samym rozpoznawalną postacią w 37-tysięcznym mieście. Kiedy Zofia umiera na raka, dzieci pozostawione są właściwie samym sobie, bo Antoni ucieka jeszcze bardziej w pracę i jeszcze bardziej w walkę o wolną Polskę. Jan Jarczyk, działacz NCZ Solidarność i pierwszy przewodniczący Komitetu Zakładowego Solidarność w zakładach metalurgicznych w Trzebini. Tak wspomina tamte czasy w Kronice Szanowskiej. W roku 1989 już 7 lat minęło od odzyskania przez moją osobę i moich kilku przyjaciół wolności po ciężkich przeżyciach internowania. Kończył się przykry i beznadziejny okres stanu wojennego i ciężkiej zapaści gospodarczej całego kraju system kartkowy braków podstawowych towarów zaopatrzenia społeczeństwa. Powszechnej reglamentacji i kolejek. Grono osób, którzy dalej byli wierni przemianom demokratycznym, zaczęło się spotykać w coraz większych grupach. Nowe światło w świadomości społeczeństwa odgrywać zaczęła niezależna od cenzury prasa związkowa Wolny Związkowiec, Gazeta Wyborcza i tym podobnie. W 1989 roku zaczęły w Polsce powstawać komitety obywatelskie przy dużej pomocy działaczy związkowych i kościoła. W którego sarkach parafialnych mogliśmy się spotykać przy dużym zaangażowaniu księży proboszczów i wikarych oraz klubu inteligencji katolickiej. I tak na początku kwietnia w parafiach Szanowa, Trzebini i Libiąża odbyło się szereg spotkań, by utworzyć komitety obywatelskie, struktury złożone z ludzi aktywnych, mające później pomóc w nadchodzących wyborach naszym kandydatom Solidarności. Wśród działaczy związkowych, którzy mocno i aktywnie zaczęli tworzyć komitety obywatelskie byli oprócz mnie Andrzej Lewiński, Roman Mazur, Zdzisława Wiśniewska, Stanisław Rejdych, Wojciech Sala, Krzysztof Kłos, Ryszard Niedziela, Czesław Kołodziejczyk, Antoni Klus, Andrzej Strączek i wielu innych. Ale Nowa Polska rodziła się w bólach. Ta sama Kronika Chrzanowska Numer 7 z lutego 1992 roku, którą można było wtedy nabyć za jedyne 1500 zł, tak pisze o wyzwaniach, jakie stanęły m.in. przed Antonim Kluzem. W styczniu groziło nam całkowite zatrzymanie ruchu komunikacji miejskiej, gdyż nie było pieniędzy na paliwo. Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym lokalna komunikacja zbiorowa należy do zadań własnych gmin. Zapis ten miał być realizowany do maja 91 roku, jednak aż do dzisiaj pozostaje jedynie na papierze. W Chrzanowie powstała wiosną ubiegłego roku komisja do spraw jednostek pomocniczych, związków i porozumień międzygminnych, której przewodniczącym został radny Antoni Klus. Komisja doszła do wniosku, że chcąc zapewnić dotychczasowy poziom usług komunikacyjnych trzeba nawiązać współpracę z sąsiednimi gminami. Efektem chrzanowskiej inicjatywy było utworzenie po długich konsultacjach Związku Międzygminnego Chrzanowa, Jawożna, Libiąża i Trzebini, który w sierpniu ubiegłego roku zarejestrowano w Urzędzie Rady Ministrów jako osiemnasty w kraju. Najwyższą władzę, zgromadzenie związku, tworzą przedstawiciele, trzech z Jawożna i po dwóch z pozostałych miast. Chrzanów jest reprezentowany przez burmistrza Krzysztofa Kłosa i Antoniego Kluza, który został zastępcą przewodniczącego zarządu związku. Mimo natychmiastowego wystąpienia o przekazanie majątku do dziś wojewoda tego nie uczynił. We wrześniu podzielił natomiast WPK na 14 mniejszych przedsiębiorstw, wśród których jest PKM, utworzone na bazie zakładu komunikacyjnego numer 6 w Jaworznie. Dziwnie się to czyta, kiedy kiedy wiemy że swoją ostatnią drogę Antoni Klus odbędzie nie tyle autobusem, co autobusami właśnie. Z czasem Antoni Klus zaczyna się jednak dorabiać, czego najlepszym świadectwem jest, że kancelaria jego figuruje na liście donatorów Fundacji na Rzecz Szpitala Powiatowego. Obok takich szyldów jak Bumar Fablok, Rafineria Trzebinia, KWK Janina Libiąż, Orlen, południe S.A. czy Urząd Miasta Szanowa. Jak więc widzimy, Antoni Klus był człowiekiem zajętym. Domyślamy się więc, iż fakt, że jego córka, pozbawiona matki, zyskała w osobie Weroniki jakby siostrę, musiał, bez względu na to, jak mało uwrażliwionym człowiekiem był Antoni Klus. Na potrzeby najbliższej swojej rodziny, co wyjdzie no, później, musiał jego sumieniu rzeczywiście przynieść ulgę. Czy z kolei zysk z tej relacji, jaki on uzyskał, był planowany czy też spontaniczny, no tego się już nie dowiemy. To, co wiemy, to fakt, że jeszcze w liceum dyskretne, ojcowskie gesty, Antoniego pod adresem Weroniki, o których do tej pory mogła ona jedynie marzyć czyli czas na rozmowę przy stole, się dłonią po policzku, po włosach, uśmiech że wszystko to obejmie również porę nocną. Cisza nocna, która tak kojąco działała na Weronikę w domu Antoniego Kluza, nabierze innego, intymnego wymiaru. Dziewczyna staje się kochanką gospodarza. Joasia, jego córka, nie ma z tym żadnego problemu. Weronika z kolei nie ma żadnego problemu z tym, co szczerze wyznał jej Antoni, że lubi kobiety, a ona jest tylko jedną z nich. Bo jedyną właściwie kobietą, za którą Antoni nie przepadał, była jego córka Niedojda. Czy jak mówił o niej wprost, Kompletne zero. W 1991 roku, w wieku 23 lat, Weronika podejmuje studia w Krakowie. Nie mam pojęcia, jakiego rodzaju studia. Zresztą to jest o tyle nieważne, że studia te okazały się niewiele warte w oczach samej Weroniki. Generalnie studia mają być gwarantem co najmniej dwóch fascynacji. Albo intelektualnej, albo towarzyskiej, a najlepiej jednej i drugiej. Ponieważ Weronika nie ukończyła studiów, przerwała je, nie wiem w jakim momencie, ale nie napisała pracy magisterskiej, w każdym razie jej nie obroniła. W związku z tym ten okres krakowski pozostaje no jakby bez śladu pod tytułem dyplom. Natomiast przeżywa ona. Ten drugi rodzaj fascynacji fascynacji towarzyskiej. Oryginalności, czy jak powiedzielibyśmy dziś, niesamowitości tego kontaktu, jest ona świadoma już wtedy, w trakcie. Ale oczywiście nie może mieć w tamtym czasie pojęcia, że znajomość ta naznaczy jej życie niezatartym piętnem. Bo dla wielu z nas dziś kontakt z osobą, która przyjaźni się z szejkami, byłby czymś niebywałym. Czym więc musiał być podobny kontakt dla dziewczyny z prowincji z jakiegoś tam brudnowa w Polsce początku lat 90.? Zaznaczmy też od razu, że nie chodzi tu ani o brudnowo, ani o przyjaciela, bo tak miejsce i głównego bohatera. Tamtego okresu krakowskiego, no i niestety po krakowskiego, określa pani Weronika w swojej książce Zabiłam. Jak wiemy, już brudnowo to chrzanów. Marcin to przyjaciółka. Ale dywagację co do celowości tego zabiegu zostawimy sobie na potem. No więc, przyjaciółka uczy się arabskiego. Pokazuje koleżance zdjęcia z szejkami, z którymi bywa w Londynie, na aukcjach i wyścigach konnych. Wielki świat, wielkie pieniądze. Od drugiego roku studiów przyjaciółka nosi się jak typowy talib. Dzięki czemu Weronika wie, że ten nosi bawełnianą tunikę do kolan, pod nią szerokie szarawary, długą kamizelę. A stroju tego dopełniają szeroka peleryna z wielbłądzi sierści i turban. Dzięki przyjaciółce Weronika jest jak najbardziej na bieżąco z historią uciśnionych ludów Bliskiego Wschodu. Wiele jej mówią nazwy Kunduz, Mazar i Szarif, Kabul, którego mieszkanki z rąk Anglików zostały wyzwolone przez Rosjan. A następnie przez hekmaciara z rąk tych ostatnich, który z kolei uszczęśliwiał ich już nie zbiorowymi gwałtami, ale pozwalał swoim ludziom na oblewanie ich twarzy kwasem, o ile uznali oni, że kobiety zbyt mocno się wymakijażowały. Kandahar Tora Bora Peshawar Jednym słowem, Weronika zaczyna być ekspertem w historii Bliskiego Wschodu. Oczywiście, cały czas ani jej do głowy nie przyjdzie, że jest w czymkolwiek ekspertem, ani jej do głowy nie przyjdzie to, że mogłaby rozwijać swoje zainteresowania że nowa przyjaciółka mogłaby być dla niej inspiracją, trampoliną, dzięki której mogłaby się rzeczywiście odbić. I pójść gdzieś dalej, na przykład zmienić studia, które ewidentnie nie były dla niej interesujące, na jakieś inne. Niestety pewne rzeczy są bezlitosne. Background Weroniki, jak dobrze zaprogramowany komputer, przewiduje dla niej tylko jedną reakcję wobec osób, które jej imponują: nabożne uwielbienie. O dziwo, ona też zwróciła na mnie swoją uwagę. Ona tak silna, inteligentna, z takim urokiem osobistym. Nie mogłam wprost uwierzyć, że taka osoba chce ze mną spędzać czas. No właśnie, taka osoba bywająca z szejkami w Londynie, przedstawiająca Weronice obajdullaha Mohameda Khataka, Muwe Fadila, Saifullaha Nura, kolejnych arabskich notabli. Taka osoba chciała spędzać z nią czas. To rzeczywiście dziwne, a nawet alarmujące. Niestety, nie dla Weroniki. Przez lata całe przywykłam traktować jej zdanie jako niepodważalną, niepodlegającą dyskusji świętość. Po prostu uwiodła mnie intelektualnie. I nie tylko ją. Trzeba przyznać uczciwie, że na urok osobisty i pewność siebie krakowskiej przyjaciółki dał się nabrać również Antoni Klus, który nie miał nic przeciwko temu, aby stała się ona bardzo szybko przyjaciółką, niemalże codziennym gościem w jego chrzanowskim domu. No, jego i jego córki Joasi, która jest tam gdzieś w tle, niczym, Mary, w dumie i uprzedzeniu. Cały czas jest, cały czas coś próbuje, zwłaszcza przypodobać się innym, ale inni chyba tego nawet nie zauważają. Co do Weroniki, której obecność w domu Antoniego Kluza zbliża się do 15 lat, to jej status wygląda wtedy następująco. Stała się ona w tak zwanym międzyczasie sekretarką Antoniego w jego kancelarii prawniczej sekretarką bez dyplomu. Jest gosposią w jego domu, ale bez wypłaty. No cóż, umówmy się, udzielenie komuś dachu nad głową to już jest no pewnego rodzaju wypłata i to wcale nie zła. I jak najbardziej jest w dalszym ciągu nałożnicą w jego sypialni, z którą związek jednak należy utrzymać w ścisłej tajemnicy. Antoni absolutnie nie życzy sobie, aby wyszło na jaw, co oprócz kancelarii i kuchni ich jeszcze łączy. Oczywiście, jak się domyślacie, nie jest to żadna ścisła tajemnica, tylko tajemnica poliszynela. Tak więc, Weronika, de facto pracując jak mróweczka, pozostaje pod każdym względem zależna od swojego szefa, gospodarza i kochanka. Oczywiście jak najbardziej to wykorzystuje, na przykład wtedy, kiedy. Ma zły humor, kiedy ma zły dzień, byle pretekst wystarczy mu, aby zniszczyć pracę swojej rezydentki i córki, na przykład wyłączając zamrażarkę. I w ten sposób cały dnie ich pracy, czyli obierania i obróbki owoców, obracają się w niwecz. Kiedy Weronika próbuje powiedzieć, co o tym sądzi, słyszy, żeby siedziała cicho, bo wyleci na bruk. Wydaje mi się, że ten kontrast rzeczywiście był od pewnego momentu już zbyt silny. Kontrast między ludźmi, którzy ją otaczali, czyli wykorzystującemu ją szefowi, gospodarzowi, kochankowi, zachłokanej Joasi, która z czasem przestała być dla niej siostrą o tyle, że cały czas Weronika musiała jej tak naprawdę matkować. Nastąpił taki moment, kiedy dziewczyny już nie były jakby na tym samym poziomie, tak jak to było w czasach liceum, ale ten związek, że tak powiem, musiał Weronicę z czasem ciążyć. No więc, przyjaciółka z Londynu z szejkami w tle, sama w sobie musiała być no, niezłym szokiem dla takiej Weroniki, a cóż dopiero na tle tej sieci zależności, w jakiej tkwiła. Nie mamy w historii Weroniki takiego momentu, w którym dałoby się wyczuć, że zaczyna sobie stawiać pytania, co ona tu właściwie robi, dlaczego spod skrzydeł szaleńca alkoholika przeszła pod skrzydła gburowatego, wiecznie z niej niezadowolonego, podstarzałego despoty, podczas gdy można żyć inaczej. I to jak? To musiało kiełkować w niej bardzo powoli. Ten żal, ta frustracja, to niespełnienie. Bo kiedy przyjaciółka z Krakowa przedstawia dziewczynom propozycję nie do odrzucenia, to znaczy usunięcia z ich życiowego horyzontu no, ich pana i władcy, te wzruszają na to jedynie ramionami. Przyjaciółka to rozumie. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jaką ma przewagę nad tatusiem alkoholikiem i wysuszonym prawnikiem. Nie krzyczy, nie krytykuje. Rozumie, słucha i czeka. To właśnie ona staje się z czasem powiernicą Weroniki. Godzinami wysłuchuje o jej niespełnionej miłości dla Antoniego, jedynej miłości jej życia. Miłości, która ją wykorzystuje, która jej nie docenia, a przyjaciółka absolutnie nie potępia jej za to, że mimo piętnastu prawie lat tej chorej, dzisiaj powiedzielibyśmy, toksycznej relacji, nie potrafi ona odejść od kochanka. Przeciwnie, cały czas, no jak to przyjaciółka wykazuje zrozumienie, wyrozumiałość i działa. W końcu to właśnie tego oczekuje ona, aczkolwiek nigdy nie wyrazi tego ekspresji z verbis, żeby Weronika nauczyła się wreszcie działać, brać życie w swoje ręce. Zabiera więc przyjaciółkę do sklepów, gdzie doradza jej, jak podkreślić jej urodę, która jest przecież niebagatelna, którą należy nie tyle poprawić, co podkreślić, na przykład przez przefarbowanie włosów. Jednym słowem, jak to napiszę wprost, wydobywa z niej kobieta. Ale nie będzie to kobieta, która zda sobie sprawę ze swojego potencjału, grzecznie podziękuje i pójdzie własną drogą, tylko będzie to kobieta zawiedziona. Kiedy zawiedziona kobieta odkrywa, ile inwestuje w dany związek i jak mało jej się z tego zwraca, przy tym, że jej partner nie jest bynajmniej ubogim człowiekiem, a wręcz przeciwnie, posiada lokaty i konta oszczędnościowe, z czego ani jego córka, ani ona, jego sekretarka, kochanka i gosposia nie mają nic. Na podobieństwo, nie przymierzając mieszkanek Kabulu czy innego peszawaru, od których różni ich chyba jedynie to, że w Polsce oblanie kwasem ich twarzy no, pociągnęłoby za sobą poważne konsekwencje, nawet dla tak uznanej w społeczności postaci jak Antoni Klus. No więc rzeczywiście trzeba przyznać, że nie przynosi im to chwały, że one, mieszkanki centrum Europy, pozwalają tak sobą pomiatać. No właśnie. Kiwa ze zrozumieniem w oczach przyjaciółka krakowsko-londyńska. Jedyna kobieta w chrzanowskim domu, przed którą Antoni Klus czuje respekt. No, któż by tak nie chciał? I tak nastaje nowe milenium, styczeń 2000 roku. Media pełne są spekulacji na temat tego, Cóż przyniesie nam ta jedyna w swoim rodzaju data? Jedni twierdzą, że powinniśmy się czuć uprzywilejowani, jako ci, którzy żyją na przełomie nawet nie stulecia, ale tysiąclecia. Inni wieszczą, że to nie może oznaczać nic dobrego. I nie chodzi tylko o prasę wróżbiarską. Nie brakuje głosów, że nadchodzi katastrofa. I że 2000 rok zwiastuje po prostu koniec świata. Jeśli nie całego, to ekonomicznego, kulturowego, wszystko będzie teraz inne. Dla wielu z nas słowa te sprawdziły się, co prawda, dopiero w półtorej roku później, 11 września 2001, po której to dacie rzeczywiście wiele się zmieniło, ale dla niektórych bardzo wiele zmieniło się rzeczywiście. W roku milenijnym. Śledczy ustalili z kochanką, że w przeddzień morderstwa oglądała ona w telewizji polskiej węgierski film fabularny pod tytułem Mefisto. Film ten rzeczywiście wyświetlany był w telewizji polskiej dnia 12 stycznia. Z tym, że teraz nie wiem, co kochanka miała na myśli, mówiąc o nocy morderstwa, ponieważ cała akcja trwała Prawie, że dobę. Przyjmijmy więc, że jesteśmy w dniu 13 stycznia 2000 roku. W dniu, w którym córka i kochanka postanowiły, że one też chcą żyć jak ich krakowsko-londyńska przyjaciółka, to znaczy czerpać z życia, a właściwie z kasy, ojca i kochanka pełnymi garściami. W tym celu należy go zlikwidować. Tamtego popołudnia, jak zawsze, Antoni Klus poleca przyrządzić sobie kawę. Nie wie, że zostaje ona wzbogacona o silne środki nasenne. Wkrótce też mężczyzna czuje, że rzeczywiście bardzo chce mu się spać i udaje się do sypialni. Po jakimś czasie, kiedy kobiety upewniają się, że ten rzeczywiście śpi bardzo głębokim snem, Kochanka zadaje mu łomem cios w głowę, spostrzega jednak, że mężczyzna cały czas oddycha. Ogarnia ją panika i rzuca łom w stronę stojącej w drzwiach pokoju córki. Po czym kładzie się przy mężczyźnie i tak leżą obydwoje do rana. Późnym rankiem Antoni wstaje. I czując, że coś jest z nim nie tak, udaje się do lustra, gdzie konstatuje, no, że rzeczywiście cieknie mu z głowy krew. Jeszcze bardziej tym stanem zaskoczona jest przyjaciółka, która, no właśnie, prawie jak zawsze, przybywa w odwiedziny. Ale tamtego dnia przyszła właściwie po to, żeby zająć się trupem, a nie chodzącym jak w malignie krwawiącym z głowy facetem. Córka i kochanka otrzymują od przyjaciółki naganę, po czym wszyscy zasiadają do spóźnionego śniadania, na które znów podano kawę i płatki z mlekiem. Do tych płatków dla Antoniego znów przewidziano środki uspokajające. Jak wyzna potem śledczym kochanka, zaproponowała ona Antoniemu wezwanie pogotowia, ten jednak nie zgodził się. A jednym z jego argumentów było, że dopóki przyjaciółka z Krakowa jest w domu, to wszystko będzie w porządku. Po śniadaniu Antoni Klus znów udaje się do sypialni, no bo znów ogarnia go przemożna senność. W tym czasie przyjaciółka wysyła córkę do sklepu po koniak, który następnie kobiety sączą. Relaksując się jakiś czas w sypialni i kochanki. Jak napisze w swojej książce Veronika, tamtego popołudnia przyjaciółka z Krakowa, która normalnie opuszczała ich domostwo około godziny 18, postanowiła, że zostanie dłużej. Domyślamy się więc, że kobieta uznała, iż koniak niezbyt w niewystarczającym stopniu odprężył. Córkę i kochankę, i postanowiła, że zostanie z nimi, bo inaczej znów spartaczą robotę. I tak oto po jakimś czasie wieczorem wszystkie trzy udają się znów do sypialni Antoniego. Przyjaciółka stoi w otwartych drzwiach złomem na wszelki wypadek, a córka i kochanka zbliżają się do łóżka śpiącego. Córka przywiera poduszkę do jego twarzy i zaczyna go dusić. Antoniklus nagle zaczyna wjeżdżać nogami. Wtedy słyszą głos dochodzący od otwartych drzwi: Pomóż jej! I kochanka posłusznie siada na nogach wjeżgającego mężczyznę. Który rzeczywiście po chwili się uspokaja. I mimo że wszystkie trzy konstatują, że zdecydowanie już nie oddycha, to przynoszą wiadro z wodą i przesuwają ciało na skraj łóżka w ten sposób, że zwisająca głowa denata zanurzona jest w tym wiadrze z wodą. Jak to powie przyjaciółka, dla pewności, po czym dodaje, zwracając się do córki i kochanki, byłyście wspaniałe. A następnie zmywa się do Krakowa, podczas gdy Joasia z Weroniką przystępują do kolejnego etapu, czyli przenoszą ciało Denata do piwnicy, która wieczór wcześniej została przez Joasię wyłożona dodatkowymi deskami, przykrytymi następnie folią. Po tym etapie również i one mogą się oddalić i relaksować się dalszą częścią wieczoru. W oczekiwaniu na kolejny dzień. Ten zaczął się wcześnie, bo tym razem przyjaciółka przyjechała nie po południu, a do południa z kolejnymi dyspozycjami. Córka z nią idzie do piwnicy, gdzie będą rozczłonkowywać ciało. Kochanka zostaje skierowana do kotłowni, gdzie ma spalić ubranie Denata, w którym on dla policji zginie. Spalone zostały marynarka, kurtka i czapka w kolorze brązowym oraz teczka z dokumentami. Ta ostatnia miała uwiarygodnić jego alibi, a w danym momencie z pewnością przyczyniła się do lepszego hajcowania. Tamten wieczór, 14 stycznia, kobiety spędziły w towarzystwie Swoim oraz Martini. Bo trzeba było doładować baterie przed kolejnym dniem. Czytaj kolejnym wyzwaniem. Z planem w ręku w jednej, a zdjęciami z wycieczki statkiem w drugiej ręce, kobiety tworzą topografię pochówku. Ciało ma zniknąć tak, aby dla świata Antoni Klus mógł zaginąć. Weronika K. tak pisze w swojej książce: W poniedziałek pojechałyśmy autobusem PKS. Ja niosłam w plecaku ręce i głowę, a Joaśka nogi. Na dworcu czekała ona. Po krótkiej rozmowie rozstałyśmy się i ja z Joaśką pojechałyśmy w stronę klubu wioślarskiego. Koniec cytatu. Wycieczka uwieńczona zostaje powtórnym spotkaniem wszystkich trzech pań, bo Joanna i Weronika doszlosowują do przyjaciółki, która czeka na nich w restauracji chińskiej, gdzie uprzejmie wysłuchuje jak poradziły sobie z odciążeniem plecaków nad zalewem w klubie wieślarskim. Dwa dni później w środę kobiety powtarzają cały cykl, to znaczy wyjeżdżają do Krakowa, dzierżąc w plecakach korpus i maszynę do pisania. I znowu wszystkie trzy spotykają się po całej już akcji nad zalewem przy klubie wioślarskim w tej samej restauracji chińskiej, w której spotkały się już w poniedziałek, gdzie znowu opowiadają przyjaciółce o tym, jak przebiegła akcja. Kiedy czyta się te relacje, to ciarki człowieka po plecach przechodzą. Po pierwsze, oczywiście, jeśli chodzi o nagie fakty. W jak straszliwy sposób, w jak okrutny, cyniczny, metodyczny Antoni Klus pozbawiany zostawał życia. No bo nie może nawet powiedzieć, że został pozbawiony, bo ta jego męka trwała, jak już powiedziałam, prawie że dobę. To jest straszne, niewiarygodne, a przede wszystkim smutne. I chwyt literacki, o którym Wam już wspomniałam, jaki Weronika K zastosowała w swojej książce, być może, że prowadzi nas na trop, który miałby nam tutaj pewne rzeczy wyjaśnić. Wyjaśnić, nikogo nie usprawiedliwić, to chcę podkreślić. W swojej książce Zabiłam Weronika K zmienia imiona sprawczyń, przyjaciółki, córki i kochanki czyli swoje. Zmienia nazwę miejsca akcji i zmienia płeć mózgu. W książce, Szanów, jest brudnowym i to przez U otwarte, a nie zamknięte. Co by wskazywało na to, co często przewija się w ogóle w, tym, w tej relacji Weroniki K., że czuje się brudna. Czuje się bardzo brudna w środku. To poczucie wewnętrznego zbrukania się uzewnętrzniła w nazwie. Przynajmniej ja to tak interpretuję. Nie musicie się ze mną zgadzać, oczywiście. A następnie mamy do czynienia z transwestytą, to znaczy zmienia ona płeć przyjaciółki, która występuje w książce jako Marcin. To Marcin jest tym, który na drugim roku zaczyna chodzić w arafatce. To Marcin jest tym, który przedstawia jej talibów czy innych szejków, to Marcin przysyła jej kartki z Londynu, to Marcin ożenił się z biedną jakąś tam kobietą z, z Kabulu. I w mojej interpretacji wygląda to tak, jakby Weronika chciała pokazać, że tak naprawdę to skrzywdził ją mężczyzna, nieobecny mężczyzna. To oczywiście nie jest dzięki Bogu żadna reguła, ale ryzyko jest rzeczywiście ogromne, że dziewczynki, które zamiast kochać i podziwiać swoich ojców, muszą się ich bać, potem w przyszłości będą nabierać się na plewy, na jakieś zewnętrzne atuty pod tytułem kartka z wielbłądem na pustyni, czy inne luksusowe perfumy no bo to jest w tym najbardziej smutne w tej relacji no to znaczy ja pomijam oczywiście tragiczną śmierć Antoniego Kluza, nie chcę tutaj tych dwóch rzeczy porównywać ale patrząc na to co wyprawiają te trzy laski no to to jest rzeczywiście porażające kiedy widzi się jak pozwalają się niczym na autopilocie po prostu sterować kobiety które przecież miały nadzieję miały aspiracje do uniezależnienia się do jakiegoś momentu można je jakoś wytłumaczyć, jest to jakoś zrozumiałe, ponieważ ta pierwsza ich faza, faza fascynacji przyjaciółką no, może być usprawiedliwiona, aczkolwiek nawet wtedy dziwne jest, że nie zwraca ich uwagi to, że biedna, że bogata kobieta poślubia jakiegoś tam niespecjalnie bogatego Tunezyjczyka. Że opowiada im o swoim bogactwie, wpływach i kontaktach światowych, no w sposób podejrzanie wyczerpujący, wiedząc, że jedna z nich, Weronika, jest kochanką i sekretarką uznanego w mieście prawnika. No ale tutaj też można ich usprawiedliwić, bo jak wiemy, sam prawnik, sam świętej pamięci Antonik, bardzo cenił, bardzo lubił, te odwiedziny, bogatej przyjaciółki londyńsko-krakowskiej, i też mu się nie wydało podejrzane, że kobieta bardzo dużo o sobie opowiada. Fakt, że listy od Marcina, czy znaczy od tej przyjaciółki, przychodzą codziennie, kartki i zdjęcia też bardzo często, kobiety też nie interpretują jako kontrolę, tylko no, najwyraźniej czują się docenione. A być może nawet i zaopiekowane. Bo Weronika K. zrzuca prawdziwą bombę. To znaczy dla niej to się nie okazał nawet kapiszon. Ale kobiet w ogóle nie alarmują plany przyjaciółki wobec brata Joanny, że mianowicie należy go zlikwidować oraz całą jego rodzinę, tak żeby tylko ona mogła dziedziczyć po ojcu. I wreszcie fakt, że ta energiczna, niezależna i bogata kobieta z arystokratycznymi korzeniami powiązana była jeszcze za komuny ze służbami specjalnymi, też nie daje im do myślenia. No, co więcej, to ukazuje lukę w komunikacji między córką i kochanką, a ich ojcem no i dobroczyńcą, który jako były działacz podziemia. Najwyraźniej nie uświadomił ich w tak podstawowej rzeczy, że za komuny nie istniało takie zwierzę, jak ludzie z arystokratycznym rodowodem, którzy współpracują ze służbami specjalnymi. W tamtym czasie takie służby miały dla arystokratów tylko dwie propozycje, albo likwidację, albo konfidenstwo. Nie wiem, czy istnieje takie słowo, konfidenctwo. No, w każdym razie najwyraźniej wszystkie te rzeczy nie miały znaczenia wobec derbi w Londynie, kupy szmalu, drogiej biżuterii i luksusowych perfum. No dobrze, ale to się działo jakby jeszcze na takim poziomie mentalnym, gdzie rzeczywiście te stłamszone przez życie osoby są niestety niemalże z definicji kandydatkami numer jeden na tego typu manipulacje. Ale teraz zobaczmy sobie, co się dzieje właśnie w tej kumulacji, w tej czterodniowej kumulacji styczniowej. Obrazek pierwszy. Dziewczyny, czyli Weronika i Joanna, zajmują się duszeniem uśpionego, a w drzwiach, otwartych drzwiach, stoi przyjaciółka z łomem w ręku. Ona im to sprzedała jako ochronę na wszelki wypadek, gdyby uśpiony Antoni Klus rzucił się do ucieczki. I one to kupiły, nie widząc zupełnie, że tak naprawdę ten łom to był na nie. Bo już raz przy pierwszym podejściu spartaczyły robotę i teraz no, nie wiadomo, co się stanie, kiedy rzeczywiście będą musiały ją konsekwentnie do końca przeprowadzać. I one nie widzą tego, że tak naprawdę one by wtedy tym łomem dostały. Nie widzą również tego, że... Przyjaciółka cały czas nimi tylko dyryguje. Ona nie robi nic, nie dotyka nawet żywego jeszcze Antoniego Kluza. Obrazek drugi. Delegowanie pracy nad zwłokami. Któż to zostaje wybrany do rozczłonkowywania ciała? Czy kochanka, która jest pełna żalu i nieutulonych pretensji, za 15 lat życia pełnego upokorzeń, bólu i łez? Nie. Do tej pracy zostaje wybrana córka. Nie dość, że musiała ona własnoręcznie dusić własnego ojca, no ale przyznajmy, udzielono jej pomocy, mogła go dusić poduszką, także nie widziała jego oczu, nie widziała jego twarzy. Teraz jednak na zajutrz ma widzieć wszystko. To córka ma ćwiartować ciało swojego ojca. Można by tu powiedzieć, że chodziło już o kompletne zniszczenie tego i tak słabego charakteru, ale późniejsze plany, jakimi podzieli się przyjaciółka z Weroniką, ukażą, że to była rzeczywiście faza wstępna do tego, żeby już można było robić z Joanną, co się chce czyli na przykład, wykupić jej polisę na życie, a następnie wysłać na Bliski Wschód. Kochanka oddelegowana jest do bardzo bezpiecznej pracy, to znaczy zniszczenia ubrań i dokumentacji. Obrazek trzeci czyli pochówek likwidacja szczątków Antoniego Kluza. Rozłożona jest ona na dwie fazy. Pierwsza w poniedziałek, druga w środę. Co więcej, kobieta tutaj umawia się z nimi, te fazy też mają swoje fazy. Najpierw dziewczyny jadą same z plecakami, gdzie dopiero na dworcu, tutaj cały czas jest trzymana ręka na pulsie i przyjaciółka czeka na dworcu, upewnia się, widzi, być może nawet widzi krótko, co mają w tych plecakach. Czyli kontrola, owszem, wszystko idzie według planu, a następnie ponowne spotkanie dwukrotnie w tej samej restauracji chińskiej, kiedy to melduje się przyjaciółce wykonanie zadania. Jest to zabawa w kotka i myszkę, przy czym kotek. No, ewidentnie tutaj z jednej strony rozchuściuje się, bawi się tym, jedynie sprawdza, już nie kontroluje krok w krok, ale sprawdza, chce być pewny swego. Następnie ryzykuje coś takiego, jak spotkanie z kobietami w restauracji, czyli w miejscu publicznym. A przecież wystarczyłoby, żeby do tej restauracji wszedł mężczyzna na przykład w wieku, Antoniego Kluza, albo do niego podobny, albo jakiś no, szef chodzi na obiad ze swoją sekretarką czy współpracownicą. Jednym słowem, było masę okazji po temu, żeby wyzwolić w tych kobietach, które są właśnie pod takim morderczym maratonie, no jakiś słaby punkt, żeby uruchomić, nie wiem, omdlenie, histeryczny płacz, załamanie nerwowe. W miejscu publicznym, czyli w miejscu, w którym zwróciłyby na siebie uwagę. No, bardzo, bardzo to jest wymowne. Mamy tutaj do czynienia z manipulatorką pierwszego stopnia. Weronika w pewnym momencie wspomina w książce, że kiedy miała kryzys, była bliska załamki. Czytaj: Ja tak to zrozumiałam, że chciała się do wszystkiego przyznać, na co usłyszała. I tak nikt ci nie uwierzy. 10 lat leczenia amizepinem robi swoje. Amizepin to lek, jaki przyjmują osoby, które cierpią na ataki padaczki. Co do Joasi to ta była załatwiona już 14 stycznia. Weronika wspomina, że kiedy zaniosła jej do piwnicy Martini, jej twarz była straszna. Straszna. Według planu dziewczyny wracają do Chrzanowa, gdzie żyją jak gdyby nigdy nic przez dalsze kilka tygodni, aż wreszcie najwyraźniej przyjaciółka uznała, że czas najwyższy powiadomić policję o wielkim niepokoju, jaki coraz bardziej ogarnia Joannę, ponieważ jej ojciec nie wraca z delegacji z Warszawy, a powinien to już uczynić dobre kilka tygodni wcześniej. W miarę upływu czasu jednak ten niepokój to raczej będzie ogarniał sąsiadów czy dalszą rodzinę, dlatego że z relacji właśnie sąsiadów dowiadujemy się, że w ciągu tych czterech lat y, od zniknięcia pana mecenasa Antoniego Kluza kobiety korzystały z życia, chodziły do dobrych restauracji, wyjeżdżały często. Więc, zapewne, dostęp do jakichś kąt swojego ojca Joanna mieć musiała. Z tego również okresu pochodzą te pomysły przyjaciółki na wykupienie jej polisy na życie, do czego nigdy nie doszło. Z tego też okresu pochodzi jej pomysł odnośnie brata Joanny, żeby mianowicie go zlikwidować. Dla uściślenia, podzieliła się ona tym planem. Nie z Joanną, ona o niczym nie wiedziała, tylko z Weroniką. Joanna, tak jak przez ojca, tak i przez przyjaciółkę, traktowana była raczej na zasadzie przynieś, wynieś, pozaniataj. Po tych czterech latach przyjaciółka dochodzi do wniosku, że no jednak czas na rozbicie banku i trzeba przyspieszyć tutaj bieg wydarzeń. A w związku z tym dyktuje kochance list. Będzie to anonim, który w zamyśle ma uświadomić śledczym, policji, no i sędziemu, że nie ma co już dalej szukać Antoniego. On mianowicie został odnaleziony, a w związku z tym ich jedynym zadaniem jest teraz uznać Joannę jako spadkobierczynię majątku swego ojca. Ten anonimowy list, który przeczytają śledczy, nie wiem na ile sam w sobie zwrócił ich uwagę. Moją uwagę, absolutnego ignoranta w dekodowaniu anonimów, czy w ogóle w pracy nad rozszyfrowywaniem tego typu listów, zwraca uwagę no, kilka rzeczy. Po pierwsze, jest to strasznie przegadany list. W książce są to całe dwie strony. Po drugie, jak na anonimowego autora udziela on dosyć szczegółowych informacji na swój temat. Pisze o tym, co lubi, czego nie lubi. Opisuje on pakunek podłużny, jaki dwoje mężczyzn wyniosło z samochodu i wrzuciło do wody i wyglądało to na trupa. No jakże, jeżeli on opisuje, że to coś było opakowane i w dodatku jeszcze zawinięte folią. Mogło mu to przypominać trupa. No, ewentualnie coś takiego, jak się widzi, to pierwsze co człowiekowi przychodzi na myśl, to raczej dywan, a nie trup. Pamięta, że całe zajście, że miało ono miejsce o 23. No, to też jest kolejny szczegół, którego ja nie wiem, czy po czterech latach można zapamiętać. Cały czas zaznacza, że bardzo się wtedy bał, a jednak po tym, kiedy sprawcy oddalili się swoim samochodem. Jakiś czas jednak błądzi po tym miejscu, i zauważywszy portfel, na podstawie którego, to znaczy na podstawie legitymacji, jaka się w nim znajdowała, po kojarzu, po obejrzeniu programu, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, że jest to portfel należący do zaginionego. No więc, jak mówię, bardzo się bał, ale po tym, jak sprawcy się oddalili. On widząc, że coś, co było podobne do trupa, zostało wrzucone do wody, miejsce było zaciemnione, no ale był śnieg, więc trochę było jaśniej. On znajduje ten portfel w tym zaciemnionym miejscu na śniegu. No i sobie go ogląda jeszcze na miejscu. To są takie moje czerwone lampki, jakie się tu zapalały. Co do śledczych, to oni z kolei połączyli inne kropki. Mianowicie to, że oto nagle, jednocześnie, znajdują się dwie rzeczy. Znajduje się portfel Denata, do którego dołączony zostaje list anonimowy z dokładnym opisem miejsca i no, przebiegu akcji, a następnie sekretarka, no, czyli kochanka, znajduje nagle testament świętej pamięci Antoniego Kluza, na mocy którego Cały swój majątek przepisuje on swojej córce Joannie. No i tutaj ten zbieg okoliczności, na skutek którego, no jak z automatu teraz, córka wszystko po nim dziedziczy, śledczy, no a już w tym momencie konkretnie panowie z Archiwum X patrzą na cały wypadek z nieco innej perspektywy, Mianowicie komu potrzebna była śmierć pana Antoniego Kluza, no i wyszło im jak dwa dodać dwa, że jego córce. 19 kwietnia 2004 roku obie kobiety, Veronika i Joanna, zostają zatrzymane i po 48 godzinach przesłuchania do wszystkiego się przyznają. Pierwsza pęka Joanna. Jak to przewidziała Weronika, Joanna stanowiła najsłabsze ogniwo naszego łańcucha. Obie kobiety przyznają się do winy, ale dla śledczych jasnym się staje no to, co mam nadzieję już dla Was też jest jasne że całym mózgiem tej operacji była przyjaciółka której zagraniczne kontakty, zarówno z Bliskiego Wschodu, jak i z Dalekiego Zachodu, mam tutaj na myśli Stany Zjednoczone, nie były do końca wyssane z palca, ale to nie byli żadni notable, to nie byli żadni bogaci ludzie, tylko półświatek, który pomagał jej w praniu brudnych pieniędzy. Zeznania zarówno Joanny, jak i Weroniki Podawały na tyle spójnych szczegółów, że całą tą tylną siatkę, że tak powiem, przyjaciółki, czyli jej kontaktów zagranicznych, śledczy byli w stanie odtworzyć również dzięki innym źródłom, i to okazało się suma sumarum, bardzo obu kobietom pomocne. Zamiast odsiedzieć zasądzonych 25 lat za morderstwo ze szczególnym okrucieństwem, za to, że te informacje no, jakby potwierdziły ich wiarygodność, bo były autentyczne, kobiety dostały 6 lat. Co w mojej opinii jest skandaliczne? Uważam, że obniżenie kary do lat 20 czy no naj, najwyżej 15 byłoby tu zrozumiałe, ale 6 lat, no to niestety. Mimo tego, że oczywiście wzięto pod uwagę, że były one kompletnie zmanipulowane, i tu za chwilę jeszcze powiem o jednej rzeczy, no to niemniej brały udział świadomy w tym całodobowym no, dręczeniu Denata. I ta kara jest według mnie zupełnie niewspółmierna do czynu. W ogóle nie rozumiem, dlaczego sądownictwo przewiduje coś takiego jak nagrodę za współpracę. Jeszcze potrafię to zrozumieć, kiedy rodzinie, na przykład zamordowanego, bardzo zależy na tym, żeby odnaleźć jego ciało. No, i wtedy niestety, ale czasami trzeba handlować z, ze sprawcami, ale w tym wypadku tak nie było. Powiedziałam wam na początku tego materiału, że w tej sprawie mamy jednak pozytywną taką rzecz na końcu, jak autentyczną przemianę serca. Jest to nawrócenie również religijne Weroniki K, która rozpoznała swoją winę, która no, dzięki pomocy księdza i, jak to sama powiedziała, no, dzięki pomocy panów z Archiwum X, potrafiła sobie poradzić w sposób konstruktywny ze straszliwym poczuciem winy. No, ale teraz możecie mnie zapytać, a skąd ty, moja droga, wiesz, że to jest prawdziwe? Czegóż to człowiek nie powie, żeby ratować swoją skórę? Papier wszystko przyjmie i tak dalej. Tak, ja sobie to pytanie też zadałam. Rzeczywiście, napisać można wszystko. Zwłaszcza jeśli ma się możliwość opuszczenia więzienia po 6 latach, a jak sam sędzia powiedział, ich największą karą będzie powrót do społeczeństwa, i nie wiem, czy im się to uda. Ale są dwie rzeczy, które gwarantują tutaj autentyczność tej, tego właśnie katarzis. Pierwszą rzeczą jest to, że Weronika K nie tylko iż nie wybiela siebie, ale wybiela broni współsprawczynie. Weronika K pisze Chciałam uzupełnić zeznania dotyczące Joanny G. Około miesiąc przed zabójstwem zaczęłam podawać jej leki psychotropowe. Głównie dostarczany przez Marcina leksotan, aby przygotować Joannę psychicznie. Czy Joanna wiedziała o tym? Nie, pokruszone leki wrzucała jej najczęściej do zupy. Nie zorientowała się? Nie, dziwiła się tylko, że jest bardziej senna niż zwykle. Czy otrzymała też dawkę leków w dzień przed morderstwem? Tak, nawet podwójną. W związku z tym nie do końca była świadoma tego, co się dzieje, zwłaszcza, że piła później alkohol czyli broni Joanny, nie siebie. Ale rękojmią, która mi tutaj daje 100% gwarancji tego, że Weronika rozpoznała, co tak naprawdę zrobiła i tego żałowała, była opinia na jej temat jednego ze śledczych z Archiwum X, który na początku, ujmijmy to tak kolokwialnie, nie był jej fanem. Z czasem jednak, jak sam to powiedział, Zauważyłem prawdziwą zmianę. No i dla mnie opinia człowieka, który zęby zjadł na studiowaniu postępków, czyli charakterów ludzkich, jest tutaj jak najbardziej wiążąca. I na koniec, jeszcze jedna uwaga. Wbrew pozorom, ja Wam tutaj tej książki nie przespoilerowałam aż tak bardzo. Większość informacji. Które macie tutaj w tym nagraniu, możecie spokojnie znaleźć w innych podlinkowanych oczywiście materiałach prasowych. Dlatego też jak najbardziej w dalszym ciągu polecam Wam przeczytanie tej książki pod tytułem "Zabiłam". Jest to świetnie napisane, bo jednocześnie z dystansem, ale i zadziornie, czyli na poziomie języka już wyczuwamy te sprzeczności, jakie targają autorką. Między poczuciem winy a chęcią ratowania no, siebie za wszelką cenę. A druga rzecz jest taka, że dzięki temu dokumentowi mamy bezpośredni wgląd w mikrokosmos polskiego więzienia. Polecam do poduszki, do herbatki, do podróży, bo jest to naprawdę lektura tyleż zajmująca, co pouczająca. To tyle na dzisiaj moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia. thank you